Cześć kochani, z tej strony Tajemniczy Gość z kanału Niebanalne Marzenia. Dzisiaj mamy 30 stycznia 2023 roku. Ja spełniam swoje kolejne marzenie. Przede mną paczuszka, już ją otwieramy. Jest, okej, ale zapakowane, że aż wypadło. Dobra, słuchajcie, zawsze jako mały chłopiec chciałem mieć scyzoryk. No i miałem. Ale był to zwykły jakiś taki ryneczkowy scyzoryk. A ja mam przed sobą scyzoryk firmy Victorinox, czyli ze znanej firmy, model Huntsman. I już Wam go pokazuję. Dobra. Nie chciałem mieć dużego, jakiegoś super wielkiego scyzoryka, na co mi taki duży. Wystarczy mi jeden pojedynczy scyzoryk, znaczy pojedynczy, no taki, żeby miał coś, ale nie za dużo, tak? Nawet sam nie wiem, co tu jest do końca. Aha, mamy duże ostrze. Tu co jest? Tutaj mamy małe ostrze. O, nie jest to ostre, ale krzywdę myślę, że można sobie zrobić. Dobra, co tu mamy dalej? Tu mamy otwieracz, tu kolejny otwieracz, tutaj nożyczki, tu już chyba wszystko, standardowo korkociąg. Nie wiem, co to jest. To jest jakieś coś małego. Ale do czego służy? Nie mam pojęcia. To chyba jest do ściągania izolacji też. Tu powinien być hak. Ale nie wiem, jak go wyciągnąć, bo... Dobra, mamy hak. Tu mamy wykałaczkę. Tu mamy pensetę. Czy coś jeszcze? Podobno ma 15 funkcji. Dobra, otwieramy wszystkie. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu by było tyle. Pięć, sześć, korkociąg, siedem. I tu jest ten szpikulec 8, wykałaczka to jest 9, penseta to jest 10. O, tu się jeszcze zapodziała. Nie wiem, jak to się piła do drewna. No i tym można sobie już krzywdę zrobić. I to już jest chyba wszystko, co ten malec posiada. Czyli jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Poczekajcie. Piła. Raz. Nożyczki. Dwa. Mały nóż. Trzy. Duże ostrze. Cztery. Tu jest otwieracz do butelek chyba. Pięć. Tu jest... A nie, tu jest do butelek, tam było do kapsli. Do puszek pięć, czyli sześć. 7 korkociąg, 8 hak, 9 jakiś szpikulec, 10 chyba do ściągania izolacji, 11 wykałaczka i 12 penseta. To nie wiem, gdzie oni tu dali, czyli 15 funkcji. A, może kółko, tak? No nieważne, w każdym bądź razie mi się podoba. Zawsze chciałem mieć coś takiego małe, poręczny, nie za ciężki. A, chyba, że tu jest coś jeszcze. To zaraz się dowiemy. A nie, tu jest tylko... A, bo tu jest do konserw. Otwierania. A, dobra. W tym małżeństwie... Nie w tym, w tym. Mamy trzy funkcje. Do butelek. Tutaj.
Nie w tym maleństwie. W tym. A, dobra, tu jest ten śrubokręt duży, butelki, otwieranie i tu jest do ściągania, dobra. A gdzie jest w takim bądź razie mały? A mały śrubokręt jest tutaj, chyba. Tak chyba na to wygląda. No dobra, nieważne. Pewno i tak w większości nie będę używał wszystkich funkcji. Ale kto wie, może. Ciekawe czy klucz. Sprawdzimy. Trzeba przyznać, że całkiem nieźle. Jak na takie małe nożyczuszki. Także tak to wygląda. Nie jest to jakieś super wielkie marzenie, ale jest to zawsze jakieś marzenie, które człowiek chce sobie spełnić sam dla siebie, tak? Koszt nowy na stronie to jest około 220 zł, a mi się udało go kupić. No jest oryginalny, z tego co widzę po opakowaniu i po logo, to jest oryginalny scyzoryk, także mi się go udało kupić za 130 zł. Jak poszukacie, to myślę, że spokojnie znajdziecie coś tańszego niż jest to normalnie. Dobra, marzenie uważam za spełnione, tak więc piąteczka ląduje w skarbonce. Ja Wam dziękuję za uwagę i życzę miłego oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się, hej!